W koszykarskiej pierwszej lidze DLM od wielu sezonów krąży powiedzenie, że ekipa Politechniki wygrywa sezon zasadniczy, natomiast Uniwersytet Ekonomiczny zwycięża w finałach. Wiele wskazuje na to, że i w tym roku scenariusz może być podobny. Koszykarze z Kamiennej mieli okazję zrewanżować się drużynie Politechniki, która w pierwszym meczu tego sezonu dosłownie rozstrzelała swoich odwiecznych rywali. Jak zawsze, mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami był zacięty i pełen emocji. Dodatkową dawkę adrenaliny zapewniła zepsuta tablica wyników. Awaria spowodowała, że trenerzy i zawodnicy byli zupełnie zdezorientowani, bo jak tu grać, gdy nie wie się, ile czasu zostało do końca akcji. Lepiej kontrolować wynik, mając go dostępnego przez cały mecz, niż pytać się co chwilę sędziego albo trenera, jaki jest wynik. Ale radzimy sobie, jak widać. Ekonomicy, choć w niepełnym składzie, przyjechali do hali sportowej przy Wojciecha Zbrudzewa, gotowi podjąć wyzwanie. Zawsze na mecz z Politechniką jesteśmy nastawieni bojowo. Chłopcy są przygotowani do tego, żeby powalczyć. No niestety mamy w tej chwili pewne problemy zdrowotne ze składem, także będziemy się starać, na pewno będziemy walczyć, na pewno tanio skóry nie oddamy, tak jak było ostatnim razem, a generalnie nastawiamy się na finały. Przez cały mecz to Politechnika wodziła swych gości za nos, wygrywając ostatecznie 74-69. Jak na razie powiedzenie się sprawdza. Politechnika prowadzi 2-0. Pytanie tylko, czy i w tym roku drużyna Uniwersytetu Ekonomicznego zwycięży swych rywali w turnieju finałowej czwórki.